Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabellus, to jest kolejny odcinek SimRail, ale tym razem jesteśmy tutaj w roli dyżurnego, drodzy państwo, na stacji w Widzikowicach. Mamy tutaj, już widzę, 41-26, Kasper sobie śmiga. 41-26, gdzie ty jesteś, synu? Strzałki, kierunek strzałki, numer linii 4. Dobra. Numer linii 4, strzałki, aha, ale tu ma świecone, więc okej, okay. A za nim coś ciśnie? Nie, tutaj coś pocisnęło, 13-127, Jares, dobrze, niech i tak będzie, tu ma świecone, dobra, my możemy sobie na chwilę wyjść, proszę państwa, ja nie pamiętam, czy my byliśmy w Widzikowicach, czy dyżurowaliśmy w Widzikowicach, natomiast myślę, że warto byłoby to przerobić. I co my tutaj widzimy? No, widzimy budyneczek, może ja, o, ten sposób. Interfejs wygaszę, ten cały HUD. I tak będzie lepiej widać. Jeżeli chodzi o serwer, no jestem oczywiście na polskiej dwójeczce, gdzie tutaj, no czekałem na Grodzisk Mazowiecki, ale, no, czyli najbliższa mnie dyżurka. Ale niestety nie udało się, ze względu na fakt, że no, z wiadomych powodów Grodzisk jest dosyć oblegany. Tutaj pędzi Pendolino i ja na niego czekam, ponieważ chciałbym wraz z nim zrobić ładną miniaturkę do tego odcinka. No, ale on już tutaj widzę, że nadciąga, więc muszę się przygotować, tak żeby go w kadrze złapać. Coś tam jeszcze, proszę państwa, mi ciśnie. Dobra, mamy go. Ja oczywiście ze względu na fakt, że nagrywam, znaczy w ogóle mam to odpalone za pośrednictwem usługi NVIDIA GeForce Now, nie jestem w stanie robić zrzutów skrótem F12, bo nie jest bezpośrednio przez Steama to podłączane, więc te zrzuty, one trafiają, słuchajcie, gdzieś trafiają, ale nie do mnie, nie wiem czemu. On poleciał na strzałki. Poinformujmy strzałki. Gdzie tu jest telefon? Strzałki. Proszę bardzo, pociąg odjechał. To był 41-26. Właściwie przejechał, tak? Więc mogę tutaj zaznaczyć, że on przejechał. Proszę uprzejmie. I bardzo dobrze. Tak, strzałki nam zgłaszają, że tak, przyjęte i tak dalej, i tak dalej. Aha, to już jest bot. Dobra, czyli już kolega wyszedł. Czy coś tutaj ciśnie? Bo wydaje się, że coś tutaj ciśnie. No ale dobrze, no tam jakiś pociąg odjechał. Widziałem, więc poczekamy chwileczkę. Tutaj ten 41-26 sobie śmiga. Robi się coraz ciemniej. Data się zgadza. Jeżeli chodzi o datę w obecnej chwili, godzinę w obecnej chwili, czyli mamy 5 grudnia 2023 roku, godzina 15:20. I tak też jest w realu. No i co? Tutaj jeden z widzów prosił o odcinek właśnie z dyżurki, żebyśmy sobie jako dyżurny ruchu, znaczy dyżurny, pograli dyżurny ruchu. No można i tak nazwać. Zobaczmy, co nas czeka. Godzina 15:20, natomiast 15:36 planowo, a w tej chwili 15:31 ma 16:129 z kierunku strzałki u nas być, w kierunku Opoczno-Południe. No i on tutaj nie ma postoju technicznego. I będziemy go musieli puścić, tak? Również linia numer 4, więc proponuję, żebyśmy zorientowali się, jak to tutaj wygląda. O. Czekajcie, wiecie co, można... O, światło. Włącz światło. A wyłącz światło? Przyciemnione? Ty, jak ty włączasz to światło, czy nie włączasz tego światła? Bo ja już nie wiem. Halo, światło. No dobra, no niby się świeci. Aczkolwiek tu się strasznie ściemnia. Dobra. Czyli tak, tu jest Opoczno-Południe. Ten pociąg ma do nas nadjechać z... kierunku strzałki. Tu mamy jeszcze jakieś Radzice. A tutaj? A tu nie, no tutaj tylko jest Opoczno-Południe. No i dobra. Na razie nic nie mamy. I teraz pytanie brzmi, czy ja mam robić cięcia?
Wydaje mi się to sensowne, bo 10 minut czekania tutaj i nawijania o dupie Marini, to ja nie wiem, czy gra jest warta świeczki. Wynudzicie się. Także myślę, że na razie zrobimy cięcie, a potem do was wrócę, gdy coś się oczywiście będzie tutaj działo. No dobra, jakieś ruchy tutaj zaczęły być wykonywane. Widzę, że 16129 ciśnie, więc sprawdzę tylko przelot. Ten przelot tutaj mamy oczywiście. Dobra, ustawione jest. No to ja mu świecę, co by miał. I to mu też zaświecę. Dlaczego tu nie mogę? Co się tu dzieje? Czekajcie, sprawdźmy. A, dobra. No tu musimy poprzestawiać, tak? Ale dobrym? O, dobrym. Okej, okay, teraz mogę mu zaświecić. Niech ciśnie na opoczno południe. Dobra, linia numer 4. I 16129. Ja go tutaj jeszcze nie widzę na tabelce. No ale tutaj już jest widoczny. No i to jest fajne, że wcześniej można zobaczyć i odpowiednio przygotować już tor, jeżeli istnieje taka potrzeba. On jeszcze troszeczkę czasu, jak widać, tutaj ma, żeby dojechać. 16129, no to pewnie ciągnięty przez jakąś siódemeczkę, ósemeczkę, traksa, powiedzmy, coś takiego. No i niebawem u nas przejedzie, tak? Tak na dobrą sprawę to się zastanawiam, no bo to wypadałoby go tutaj przytrzymać, żeby on zgodnie z rozkładem jechał, no ale niech już leci. Dalej, co my tam dalej będziemy mieli? Strasznie duże okienko tutaj mamy, tak? Między tutaj tym 41-26, który jechał, a tym 16-129, no to okienko jest, tak? No i teraz między 16-129 a 61-24 również jest spore okienko, gdzie prawdopodobnie również trzeba będzie zrobić cięcie. No ale potem... A jak to jest to, kurczę, poukładane, że... Tu 15-36, tu 41-46 i tu nagle 33... O, jakoś tak... Te czasówki to jakieś dziwne. No ale dobra... No niech i tak będzie. Zobaczymy, jak się sprawy... 11-26, to widzę, że tutaj będziesz miał z tego postępu handlowego. Ale brusat nie. No ten wcześniej se podjechał. Zbyt szybko. Nie, cóż. No, czas ma. No dobra, to wyprzedzicie Pendolina zaraz. No, ja ci, Borysku, zaraz tutaj coś puszczę. W strzałkach ktoś siedzi, w opocznie ktoś siedzi, a w radzicach... Tak, Pendolino jest za Pilichowicami, więc jak cię wyprzedzi, to od razu dam ci, żeby... No, żeby po pierwsze Pendolino się nie ma, po drugie, żeby... Jeżeli tak masz dużo minut. O, kolego, ale cię strasznie tnie. Dobra, dziękuję. Nie wiem, czy to jesteśmy za daleko od siebie i tak i dlatego, czy jak to wygląda... Dobra, tutaj jeżeli chodzi o radzice, no to nie mamy żadnych połączeń tak naprawdę, nic, tak szybciutko przeleciałem i nie widzę tutaj, żeby cokolwiek w kierunku Radzic bądź z Radzic tutaj jechało, czyli tak na dobrą sprawę to raczej nie musimy się tego spodziewać. Natomiast strzałki i te sprawy, o tego typu rzeczy. 51-24. To jak najbardziej tak, nie? Strzałki i opoczno południe. No i tutaj obie te dyżurki są okupowane przez graczy, przez żywych dyżurnych. A tam za chwilę będziemy mieli skład, który nam tutaj nadjedzie. No dobra, widać go. Nie wiem, czy to chyba traksik ciągnie.
Czy ja dobrze rozpoznałem? Nie, to chyba nie traksik. Czekajcie, muszę bliżej okna podejść. A, traksik jednak. Zobaczcie. Jednak traks. Dobra. Czyli dobrze rozpoznałem. Dobrze, jego możemy odznaczyć jako przejechany. On już przejechał. A dlaczego on? 16:129, no godzina przejazdu, no. Ale dziwne to. Dobra, i poinformujmy o poszło południe o tym fakcie. Pociąg odjechał. 16:129. Proszę uprzejmie. Nie wiem, czy Borys będzie potwierdzał, czy nie. To najwyżej sobie tam później zerkniemy. A tu widzę, że kolejny leci. O, 13:20:29. 13:20:29 chyba bardzo wcześnie tutaj przyjeżdża. Chociaż nie. I on ma tutaj postój techniczny. To jest tym, że odjazd ma 15:43. Dobra. I teraz pytanie brzmi. Czy tutaj żywy człowiek, czy nieżywy człowiek kieruje? Co powiedziałem? Żywy człowiek, czy nieżywy człowiek? No to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Dobra, 15:44, czyli jego by trzeba było gdzieś skierować, żeby on sobie postał i odpoczął. I teraz, gdzie my go możemy skierować? Ja myślę, że moglibyśmy, powiedzmy, wpuścić go po prostu tutaj. To będzie prościej. A później go z powrotem wpuścimy, żeby mógł sobie dalej jechać. Także ja mu świecę. O, ale tutaj musi mi chwilę odczekać. Czy coś po drugiej stronie? Po drugiej stronie na razie nie, ale opoczno też nie zgłaszało. Także tak to wygląda. Proszę Państwa, z uwagi na fakt, że tutaj mamy te okienka takie dosyć rozległe, to ja myślę, że ten odcineczek będzie po prostu taki krótszy niż zazwyczaj, czyli zdecydowanie poniżej 20 minut. Natomiast coś tutaj tak zdziałamy, tak? Pytanie tylko, jak nam to wyjdzie. Nie no, wpuściłem go dobrze na tutaj na ten tor. Niech on sobie tutaj chwilę poczeka. O, strzałki zgłosiły. A czekajcie, to ja... Ale jakże strzałki zgłosiły? Teraz? Wiem, dziwne coś, bo ten 41-26 to on już dawno jechał u nas. Także tak to wygląda. Dobra, możemy sobie wyjść z budynku, bo jak na razie będziemy mieli spokój, nikt nic nie zgłasza. Można byłoby rozejrzeć się tutaj po okolicach. Mam nadzieję, że mnie nic nie pyknie w międzyczasie. No bo ten tutaj, bo to chyba towarowy jest, to raczej na 99% towarowy. To on tutaj będzie na ten boczny tor nam zjeżdżał, tak? Nie wiem, coś słychać, jakiś szum, ale to chyba nie ciapąg. Ładnie ta nastawnia tutaj wygląda, ta dyżurka. No dobrze, na tabelce już wyświetlił się 13:20:29, to jest bot. I on jak na razie śmiga z prędkością 100 km na godzinę, ale za chwilę będzie musiał zwolnić. Kurczę, gdzie ty się, synu, znajdujesz, no? Eś. Zamiast po schodach to potrawię. Bardzo mądrze, Pabeluszku. Gdzie ty jesteś? A, ty jeszcze masz kawałek. O, coś tak opornie. Opoczno południe. 61:24 jest zgłaszany. Dobra. Borysek zgłosił. 61:24. Pocznie zrobić mi dwa perony, bo już jeden pociąg czeka pod semaforem z Idźkowic. No, to ja tego... Dobra, to mam
już nie puszczę, trudno, będę wcześniej o 8 minut. To ja towarowego przytrzymam tu. 8, są 4 na składzie, że będziesz. A, bardziej czekaj, tylko że mi najpierw traci i czekaj, to ja tutaj muszę naprawić. Dobra, o pocztę południe... A dobra, nie odjeżdżaj, bo to on jest bot, to bot se niech poczeka. Dobra. To teraz może ja. Zaświecę na strzałki. Odjedziesz regulaminowo. No szkuźwa ty, synu. Se pogaduchy uskutecznia. Świecę mu tak, żeby mógł już przejechać, a my możemy z powrotem wyjść. Prawdopodobnie za chwilę będziemy tutaj mieli tego towarowego. Gdzie on jest, kurczę? Dobra, coś tam widać, dobra, jedzie. 11:26, bo tutaj mi się tłok zaczyna już powoli robić, to już cię wypuszczę. Jak chcesz, daj, a jak nie chcesz mieć tam minusowych punktów, to możesz poczekać. Ja już ci podałem wyjazd. Dobra, 3126, miłego życia. Miłego życia. Dziękuję wzajemnie. No to z pełną powagą, słuchajcie. Nie? No to fajne. Ale fajne chłopaki. Dobra, coś tam jedzie. Coś tam jedzie, coś widać. Ojoj, przepraszam. Przepraszam, mój błąd. Przepraszam. Już ci daję wyjazd. Przypadek wcisnąłem. To chyba też traksik jest. O, 11:26 i już masz wyjazd. Taki, ten normalny. Zanim go odhamuję, o mój Boże. A nie, dobra, leci serser. Już się zbieram. Dobra, tylko przez przypadek wcisnąłem guzik. No i to też traksik, drodzy państwo. No okej, ja tutaj widzę, że chłopaki pogaduchy uskuteczniają, no to niech sobie tam uskuteczniają, natomiast... Na tym etapie możemy zakończyć. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału, zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcję komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia, pa pa. Zamknął mi wyłącznie, czekaj chwilę.